Letnia scena Eski stanęła pod szybem prezydent na terenie kompleksu Sztygarka. Przed chorzowską publicznością wystąpili Sylwia Grzeszczak i zespół Afromental. Zanim jednak gwiazdy wskoczyły na scenę, ta należała do grup twórczych, muzyków i tancerzy uczęszczających na zajęcia w miejskich instytucjach kultury. Mieliśmy okazję zobaczyć dorobek, czy też ofertę poszczególnych domów kultury, właśnie Nocy Kultury. Dzisiaj od 15 na scenie poszczególne zespoły, grupy miały okazję się zaprezentować, właśnie przedstawić to, co potrafią, to, co się nauczyli w ramach zajęć w kółkach zainteresowań. Dzisiaj postanowiliśmy przygotować dla dzieciaków warsztaty malowania toreb. Przygotowaliśmy wzory takie fikuśne, które można zobaczyć tutaj na zewnątrz. Każde dziecko wybiera sobie wzór, siada, robi własną torbę i potem wraca z nią do domu. Każda torba ma indywidualne logo z tyłu MDK Batory, który my z kolei wykonaliśmy własnoręcznie, także w całości jest handmade. Dzisiaj na stoisku Chorzowskiego Centrum Kultury przede wszystkim możemy sobie zrobić coś dla siebie. Znaczy dzieci mogą zrobić sobie bransoletki, namalować obrazek na drewienku lub zafarbować włosy. Na przykład drużyna narodowa gra za niedługo, więc można mieć biało-czerwony lub, jeżeli ktoś kibicuje ruchowi, biało-niebieskim. Prezentujemy to, co na co dzień dzieje się w Starochorzowskim Domu Kultury, czyli Biblioteka pod Chmurką. Są to nowe spotkania, które polegają na tym, że dzieci wspólnie z rodzicami czytają książki, a następnie bawią się na podstawie tych książek. Wieczorem pod szybem prezydent pojawiła się Sylwia Grzeszczak, która zebrała pod sceną tłumy chorzowian. Młoda dziewczyna, tak mało o niej wiesz, ma siłę, by marzyć, i czas jest lustrzy. Bo właśnie taką byłam i przyszedłeś tu. Cześć, to Sylwia Grzeszczak, pozdrawiam Was bardzo serdecznie i życzę Wam jeszcze więcej mocy, ale przede wszystkim takiej mocy, którą daliście mi tutaj dzisiaj, także całusy. Mnóstwo pozytywnej energii przekazał publiczności zespół Afromental, który bez problemu porwał chorzowian do wspólnej zabawy. Macie urodziny, wszystkiego najlepszego od Wojtasa, od Tomasza oraz od Aleksandra. Niech Wam się żyje lepiej niż teraz z okazji Dnia Miasta Chorzów. You rock! Chorzowianie, wszystkiego dobrego, zdrówka, cieszcie się, róbcie co należy, przeżywajcie życie przygodowo. A koncerty u Was to czysta przyjemność. Zaproście nas znowu. A Wy jesteście niemożliwi. Wszystkiego dobrego. Yeah. Imprezę pod szybem prezydent tradycyjnie zakończył pokaz sztucznych ogni. W tym samym miejscu kolejnego dnia odbył się Chorzowski Dzień Organizacji Pozarządowych, podczas którego prezentowały się stowarzyszenia i fundacje działające na terenie miasta. Chorzowski Klub Rowerowy, który działa już od prawie 2 lat tutaj w Chorzowie. Co tydzień organizujemy wycieczki rowerowe po naszym mieście, po naszym regionie. Dla wszystkich osób zainteresowanych, dla wszystkich, którzy chcą po prostu wspólnie spędzić czas na rowerze. Stowarzyszenie działa 3 lata. Głównie sprawami kibicowskimi się zajmujemy, ale także charytatywnymi zbiórkami. Dzisiaj nie tak jak w latach poprzednich, że każda fundacja, stowarzyszenie zbierało na swoje cele. Dzisiaj zbieramy na 11-letniego Olafa, który jest kibicem Ruchu Chorzów. Wszystkie stowarzyszenia i fundacje doszły do porozumienia i w tym roku zbieramy wspólnie na jeden cel. Chłopak jest chory na mięsaka złośliwego, to jest rak, który atakuje mięśnie. No i jego rehabilitacja miesięcznie to około 3000 zł, dlatego chcemy wspólnie jakoś pomóc. Grupa kontynuuje działania, powstaje w 2004 roku Grupy Rekonstrukcji Historycznej Grupa Operacyjna Śląsk. Fundację powołaliśmy w grudniu 2015 roku i naszym takim podstawowym celem jest przywracanie i promocja historii jednostek Wojska Polskiego, które w okresie międzywojennym stacjonowały na terenie Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. Dzisiaj prezentujemy taki przekrój wyposażenia i uzbrojenia Wojska Polskiego z okresu międzywojennego. Większość z tych rzeczy to są repliki, kopie wykonane współcześnie na podstawie warunków technicznych sprzed wojny. Część, pojedyncze egzemplarze to są faktycznie eksponaty z epoki. Kubki chociażby do picia, da się jeszcze zdobyć, bagnety, kilka jeszcze takich drobnych rzeczy. To faktycznie są już zabytki. O godzinie 15.30 z terenu Sztygarki wyruszył rajd rowerowy po Chorzowie, zorganizowany przez Chorzowski Klub Rowerowy. Będziemy się poruszać przez kilka dzielnic Chorzowa, po ulicach miasta, po terenach rekreacyjnych, po terenach przemysłowych też, żeby pokazać nasze miasto, bo mamy naprawdę fajne miasto z piękną historią, bogatą. Jest co w Chorzowie zwiedzać.
odwiedzać. I w ramach naszej klubowej działalności też chcemy takie miejsca pokazywać. W dniu dzisiejszym widzę, że zebrało się dość sporo osób chętnych, żeby właśnie na rowerze miasto poznawać. Są z nami osoby młode, są z nami dzieci, co bardzo mnie cieszy. I mam nadzieję, że tą trasę 13-kilometrową fajnie przejedziemy, dużo pozwiedzamy i zajedziemy z powrotem tutaj na Święto Miasta. Na przybyłych gości czekało również wiele muzycznych atrakcji. Na scenie pojawili się m.in. Bernadetta Kowalska, Emi Band, Karolina i Adam Krawczyk, Arkadia Band czy Damian Cholecki. Bardzo się cieszymy, że znowu jesteśmy. Aż miło patrzeć, jak po prostu cała publiczność, która się tutaj zgromadziła. Myślę, że nie tylko mieszkańcy Chorzowa, ale wiele, wiele zaprzyjaźnionych miast dzisiaj odwiedziło Chorzów, że oni właśnie czekają na takie imprezy, gdzie można razem posiedzieć, pobawić się, potańczyć, porozmawiać. A dzisiejsze święto to jest bardzo fajne, bo można poznać stowarzyszenia, fundacje, które działają właśnie w mieście Chorzów, które niosą nie tylko dla siebie wielką pomoc, ale dla tych, którzy jej oczekują i to jest takie najfajniejsze. A dzisiaj ekipa bardzo silna, bo dzisiaj Radio Piekary w swoim bloku urodzinowym Radia Piekary, bo to 20-lecie radia będziemy świętować i tak właśnie w Chorzowie jesteśmy. Silna ekipa, dużo zespołów, dużo dobrej szlagierowej muzyki, no i myślę, że też tego publiczność oczekuje. Nie jestem ani sobą.